Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do tematu związanego z wyceną i ewidencją produktów pracy. Temat niezwykle ważny, szczególnie dla wszystkich osób, które planują bądź już pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Będziemy tu bowiem się skupiać przede wszystkim na wycenie i ewidencji produktów pracy. Tutaj mam na myśli wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej w trakcie okresu sprawozdawczego, jak również na dzień bilansowy. W tej części wykładów, czyli w części pierwszej, skupimy się przede wszystkim na metodzie opartej o koszt wytworzenia. Przyjrzyjmy się bliżej, co w ramach tej serii wykładów. W pierwszej kolejności omówimy sobie, czym tak naprawdę są produkty pracy i jakie mamy metody wyceny wyrobów gotowych. Tak jak wspominałam, będziemy mówić tutaj o koszcie wytworzenia i wspomnimy tylko o cenie ewidencyjnej, która zostanie omówiona w części drugiej tego tematu. A propos kosztu wytworzenia, to powiemy sobie dokładnie, jakie koszty zaliczamy do kosztu wytworzenia oraz co oznacza normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych. Poprzemy to przykładem, gdzie omówimy, jak kalkuluje się uzasadnione koszty produkcji i dlaczego kalkuluje się uzasadnione koszty produkcji. Powiemy sobie, jak ustawodawca podkreśla koszty okresu i kiedy te koszty danego okresu, które normalnie nie stanowią kosztu wytworzenia, będą zaliczane jednak do kosztu wytworzenia. Zweryfikujemy sobie oczywiście tą wiedzę licznymi przykładami, a potem przejdziemy do wyceny produkcji niezakończonej. I tu oprócz standardowych metod skupimy się na tak zwanych metodach uproszczonych i kiedy możemy je stosować. Znów będzie prosty przykład do weryfikacji zrozumienia tego tematu. A następnie przejdziemy już do kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia, który pozwoli nam wycenić wyroby gotowe i produkcję niezakończoną na koniec okresu sprawozdawczego. Będziemy się opierać na kalkulacji podziałowej prostej, w ramach której wyjaśnię, czym są magiczne jednostki kalkulacyjne. Spojrzymy na odpowiedni przykład. Następnie przejdziemy do ewidencji wyrobów gotowych na odpowiednich kontach. Przyjrzymy się przychodom wyrobów gotowych w oparciu oczywiście o przykłady oraz rozchodom wyrobów gotowych również w oparciu o przykłady. A na koniec przyjrzymy się przykładowi całościowemu dotyczącemu metody kosztu wytworzenia, w ramach której dowiemy się, jak wygląda przychód i rozchód wyrobów gotowych w trakcie okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu sprawozdawczego, dlaczego ta metoda nie jest stosowana w trakcie okresu sprawozdawczego, czyli spojrzymy na wady i zalety tej metody. Tak jak wspominałam, temat niezmiernie ważny, istotny dla wszystkich tych, którzy pracują bądź zamierzają pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wycena zapasów wyrobów gotowych na dzień bilansowy, jak również produkcji niezakończonej, jest elementem niezbędnym, jest kluczowym elementem pracy księgowego w takim przedsiębiorstwie i ma niezwykle istotny wpływ na wynik finansowy i stan aktywów. Serdecznie zapraszam do wykładu.